Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Kangu Rekao, czyli naszego retro grania. Dzisiaj oczywiście Retro Day, czyli oczywiście serię z gier retro. I moi drodzy, dzisiaj zabieramy się za kolejne dwa poziomy. I już widzę, że może być ciekawie. Przyznaję się szczerze i bez bicia, że kojarzę ten poziom bardzo dobrze, nawet wręcz zbyt dobrze. Więc jestem bardzo ciekaw, jak nam pójdzie. Szczerze powiedziawszy. A ła, no diabło mnie gówno na początek, no. Z tego co wiem, to też chyba odrastało. Więc może być różnie. Tu mamy... Aha, czyli to można było zepsuć, okej. Dobra, standardowo będę starać się oczywiście wszystko patrzeć w każdy zakamarek i tak dalej, więc nie martwcie się, jeżeli coś gdzieś nie... O kur... D. Okej, dobra, tego się naprawdę nie spodziewałem. Może to zabrzmieć dziwnie, ale naprawdę się nie spodziewałem, że tutaj zlecę. Zostało nam jedno życie. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie, gdy to się zepsuje. O, tak chyba trzeba zrobić. O, właśnie, i mamy znak zapytania, mamy checkpoint, więc jest spoko. A, widzicie, bo tutaj trzeba było dobrze trafić. Teraz tak, aha, musimy zniszczyć to, żeby móc przejść przez wodę. Żeby nas nie dziabło. Mam nadzieję, że to się nie odbudowywuje. Czy tu jest jakiś bonus machen? Albo coś w tym stylu? Nie. Wiecie, z reguły w tego typu grach jest coś takiego, że bonusy są dosyć ciekawie ustawione. Sio. Są domki. Czy ja te domki mogę rozdupczyć? Tu jest bonus room! Ale czekajcie, chcę zobaczyć, czy mogę rozwalić to. Mogę to rozwalić. Dobra, fajnie. O kurde, świniak się obudził. Dobra, ale idziemy do bonusu. Zobaczymy, co w nim będzie. Och, ho, 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 ho. Rozumiem, że to będzie mnie próbować zdziabać. Ulala. Nie pamiętam w ogóle tego bonusu, więc tutaj wydaje mi się, że chyba będę mógł stracić sporo zdrowia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewentualnie można robić to na tyle delikatnie, żeby nie zostać uderzonym przez... O, to na pewno będę musiał chyba zabić. Dobra, leży. Dostaliśmy też rękawice. Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko teraz tak, widzę też, że... Aha, zabiłem to coś chyba przez przypadek. Dobra, na razie mnie nie dziabie, więc jest dobrze. Co prawda na początku troszkę oberwaliśmy, ale to nie szkodzi. Słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle. Wydawało mi się, że ten bonus będzie troszkę bardziej uciążliwy, ale widzę, że jak się dobrze... Ała. No, dziabaj go, bo umrzesz! No chyba sobie żartujecie ze mnie teraz. Którym to było? Leci. Dziwne, że to mnie... Wiecie co, ja sobie tutaj dam checkpointa może. O, dobra. Chociaż może niekoniecznie go dawałem, no ale dobra. Oj, to mnie dziabnie! To by mnie dziabło. Kurczę. Aha! No fantastycznie! Kurna, gówno mi wyrosło. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam tego typu gry. No, możesz dziabnąć, sio. Aha, tu oczywiście nic nie było ukryte, fantastycznie. Dobra, wiecie co, wymiksujemy się już z tego. Także powiedzmy, że udało nam się to zaliczyć. Aha, dobra, widzę, że ze zbyt dużych wysokości też za bardzo nie możemy skakać. Tutaj nic nie ma, natomiast widzę, że tutaj coś jest. Jakieś dodatkowe punkciory. No ojojoj, gro, ale mi nie laguj, proszę, bo jak mi zlagujesz w nieodpowiednim momencie, to ja się spierdzielę i będzie po tokach. Także byłbym wdzięczny, gdybyś tak nie robiła. Ojojoj, 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 oj, no to chyba nie udało mi się zdobyć wszystkiego, natomiast widzę, że jest jakiś slide. Przypomina mi się od razu, wiecie co, Harry Potter, któraś część, nie pamiętam która, gdzie było to zaklęcie takie zamrażające. To bodajże chyba była zakon... nie, zakon Feniksa, na pewno nie. Ale było też coś takiego, że właśnie też na takich właśnie podobnych trzeba było zamrozić. I wtedy można było właśnie się, że tak powiem, slajdzić.
Czy ja nie... Ej, no the fuck, co jest? Tylko mi nie mówcie, że ja checkpointa będę mi... Aha, czyli zaczynamy od nowa. Kurde, to może być uciążliwe, wiecie? Ale będę mógł przynajmniej spróbować przejść tam na drugą stronę, żeby zdobyć... No kurde, zabiłem imię diabło. Przeskoczyłem, dobra, jest Gites. Także możemy sobie oczywiście doprodukować więcej punktów. Ale wejdź tu, KO. Dzięki. Dobra, i teraz powolutku, delikatnie, no tak, delikatnie. Dobra, mamy chyba wszystkie punkty. Tutaj widzę, że tego nie mogę w żaden sposób zniszczyć, to jeszcze spróbuję sobie... Dobra, mamy tą monetkę. No i teraz... Czy ja... A, wiecie co? Czyli widzę, że ja tutaj mogę teoretycznie zwalniać. Widzicie, nie ogarnąłem tego wcześniej. I teraz dzięki temu będziemy mogli zebrać większą ilość punktów, oczywiście. Bo normalnie on leci dosyć szybko. I tu się może pojawiać problem, ale jak będę zwalniać, to nie ma problemu. Także jest okej. Jak my w ogóle z czasem stoimy? Nie ukrywam, że troszeczkę pofejlowałem tutaj. Ale teraz mam nadzieję, że mi się uda to jakoś wszystko ładnie zrobić. I tu chyba był ten motyw, że spadłem. A nie chciałbym bardzo. Także musimy chyba to zrobić naprawdę, naprawdę powoli i delikatnie. Aha, to jest koniec poziomu. Ej, to fajnie, to fajnie. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy zdobyli jakoś dużą ilość punktów. Chociaż nie, zdobyliśmy ich więcej niż aniżeli mapa zakładała. Bo ogólnie na mapie 90 to jest chyba... Znaczy, ja nie wiem, jak to, nie wiem za bardzo cały czas, jak się to patrzę. Tutaj pamiętam, tego nie poprawiłem niestety. Ale dobra, idziemy dalej. Kolejny poziom i to jest, widzę, jakaś łódź podwodna, coś w tym stylu. Niestety posiadamy jedno życie, w związku z tym może nie być fajnie. Chociaż... Wydaje mi się chyba, że ktoś z was mi tam pisał... O kurde. Ktoś z was chyba mi tam pisał odnośnie tych poziomów, a właściwie tamtego poziomu z tą... Boże, z tą, wiecie z czym. No kurde, nie mogę się... Ja się naprawdę nie mogę wysłowić. Już nagrywałem Stardew i też tak bardzo się nie mogłem wysłowić. Z paralotnią... Tam podobno jednej rzeczy nie wziąłem. Trzeba było się gdzieś cofnąć i to zebrać. Ty, ty, świnio jedna, ty, wypierdzielaj. Dobra, o proszę, mamy save. I to mi się... O nie, no znowu to... Jezus, to jakieś jaskiniowce. Oje, bałwan. Uj, to nie tak miało wyglądać, ale dzięki temu możemy tak na dobrą sprawę się teraz cofnąć i pozbierać wszystkie rzeczy, które ominęliśmy, więc tak też to uczynię w chwili obecnej. Tylko chciałbym, żeby kamera mi się tak troszeczkę przegięła, tak jak być... Aha, fantastycznie. Ach, te stare gry tak bardzo. No kurde, dziabnął mnie! Nie, nie chcę, żeby mnie kula zmiotła. Dobra, i teraz możemy... Oj, chyba nie za bardzo, bo leci następna. Widzę, że te kule będą tutaj cały czas lecieć, więc chyba sobie to, wiecie co... Darujemy. No kurde, nie bij mnie, bałwanie jeden. Głupie bałwanisko. Sio. Idź pan w cholerę. Tylko musimy się sprężać, bo... On się zaraz chyba nam zrespi. O, dobra, zdobyliśmy życie. Aha, i tu mamy już koniec poziomu z tego, co widzę. Tylko oczywiście pod warunkiem, że jeszcze tutaj wszystko ładnie przej... O, mamy rękawice.
Zastanawiam się bardzo, czy do tej wody mogę wskoczyć. Dziabnął mnie dziad jeden! No kurde, nie bić mnie! Nie zgadzam się na to. To jest w ogóle ruska łódź podwodna? Nie ukrywam, że te stare gry naprawdę miały to do siebie, że były nie dość, że dosyć trudne. To jednak miały to coś, w co powodowało, że aż się chciało w nie grać, tylko kurde, czasami bywały znacząco, moim zdaniem, za trudne w niektórych przypadkach. Czekajcie, tu jest jeszcze jedna moneta. Poczekamy, aż on tutaj sobie wyskoczy, ta ryba. No, dobra, wyskoczyła, okej, okay, możemy iść. No i dobra, i teraz tak, do wody rozumiem, że chyba raczej wskoczyć nie ma w ogóle nawet możliwości, więc w takim razie kończymy sobie poziom. Jeżeli chodzi o łódź podwodną, to jest w ogóle chyba boss, więc spróbujemy się z nim zmierzyć jeszcze dzisiaj. Zabrakło mi 3 monet, no ale dobra. No i tak, jest oczywiście boss, ma on powiedzmy 3 życia. Oha, dobra, czyli już widzę, że musimy chyba w ten sposób. Okej, okay, dobra, czyli to nie jest takie trudne, czyli rozumiem, że tak, on nas goni i musi wejść pod... A, tylko że ja go muszę chyba... No chodź. Dostał... Dostał łeb, dziękuję, drugi raz. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Chodź. O Jezus! No nie, nie wierzę, że to na niego nie spadło. No kurde, przestań mnie tłuc! Cholera, znowu na niego nie spadło, no. No nie wierzę! Nie! Don't touch me, please! W ogóle wygląda jak taki... Kurde... Pedober. Leżysz. Dobrze, yeah, daliśmy radę. Słuchajcie, także na dzisiaj to by było chyba na tyle. Ja sobie zapiszę stan gry oczywiście na moim pierwszym save'ie. No i co, w następnym odcinku zaczynamy sobie powiedzmy, że kolejny świat i teraz tak, jak widzicie, tutaj mamy mniej więcej to rozłożone w ten sposób, że będziemy mieli teraz dwa poziomy, potem będzie poziom i boss, potem będą znowu dwa poziomy, poziom boss, więc bardzo możliwe, zrobimy to słuchajcie w ten sposób, że ja się będę starać, żeby te, jak to wyjdzie nam po prostu, tak? Jeżeli na przykład, chociaż nie, myślę, że zrobimy to po prostu w ten sposób, że mamy teraz dwa poziomy, potem zrobimy, no bez sensu. Dobra, coś ogarnę, bo to widzę, że jest troszeczkę tutaj już teraz kolejność mi się zmieniła. Natomiast my słyszymy się w kolejnym odcinku z KO już w czwartek, więc ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej serii z retro grania, zostawcie łapki w górę, a my słyszymy się w czwartek. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa, pa.